Cześć wszystkim, jestem Amisix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, mamy kolejny odcinek ze Star Stable. Dokładnie tak, jest to kolejny odcinek ze Star Stable. Mamy 29 grudzień, jeśli nie mylę. Tak jest, dokładnie. Jest to ostatnia aktualizacja w tym roku w SSO. Jest to ostatnia aktualizacja w tym roku, ponieważ no po prostu mamy koniec roku powoli, nie? Mamy koniec roku, czekajcie, wezmę sobie tutaj. O, wezmę sobie to. Dzięki. Na razie nie potrzebuję. No i co, zbliża się koniec roku i SSO nam zrobiło tu jakąś małą aktualizację. Jest godzina, która? 13:58. Czyli aktualizacja chyba była już o 9, o ile się nie mylę. Nie wiem, wiecie, ja troszeczkę zaspałam. Wiecie, wolny jest, ja wolę sobie trochę pospać. I zobaczymy, co nam tutaj SSO przygotowało. Czy tutaj coś nam dodali do sklepu, czy nie? Halo, halo, chcę kliknąć? Nie, nie ma nic. Dobra, nie ma, to sprawdźmy tutaj. Tutaj, o, zaraz sobie sprawdzimy. Odliczaj do północy w doskonałym stylu. Zobaczymy zestaw noworoczny. Dobra, czyli że zobacz te zestawy noworoczne, one są chyba... wiecie co, wezmę sobie aplikację Star Stable Friends, bo tam jest troszeczkę lepiej opisane niż tutaj, bo widzę, oni nam tylko dali jeden slajd, nam tutaj dali. I z tego co wiem, to oni dodali dzisiaj podwójne. Więc, znaczy nie dzisiaj, tylko. A nie, może dzisiaj? Nie, chyba dzisiaj. Dobra, chyba dzisiaj są podwójne. Także, no, w razie czego można kupować. Dobra, zobaczmy, co tutaj nam piszą w tej aplikacji. Impreza noworoczna, to dodali nam chyba imprezę noworoczną. Fajerwerki, lampiony. Szczęśliwego nowego roku, wykorzystaj stare. Gorące pozdrowienia. Aha, że można jeszcze stare gorące pozdrowienia wykorzystać, fajnie. Nie zapomnij zajrzeć do pod drzewko Jul. Czyli, że jeszcze nam coś do drzewka Jul dodali, w sumie fajnie. Dziękujemy, filmik tygodnia. Impreza to idealne miejsce, by zobaczyć noworoczne fajerwerki. Możesz nawet puścić własne kup fajerwerki u sprzedawców na terenie zimowej wioski. Czyli, że pewnie wszystko będzie się działo na terenie zimowej wioski, bo tutaj nie mam żadnych nowych tych powiadomień. To jest to prawda zadanie, ale ono jest już stare. Także tak, to pojedziemy sobie do zimowej wioski i zobaczymy, co tam nas czeka. Na pewno jakaś impreza, na pewno jakieś lampiony. No zobaczymy. To jest jakaś chyba konstelacja. Oj, zniknęła, ale tam była chyba jakaś konstelacja. Nie wiem, znaczy coś w tym stylu. O, tutaj są lampiony. O, darmowe są chyba, tak? A nie, nie ma. Nie, nie są darmowe chyba. Czy ja muszę zejść z konia? Znajdź. Czekaj. Znajdź przedmiot. Ojej, tu ktoś w ziemię wlazł. Dobra. A tutaj za darmo? Znajdź przedmiot. Muszę znaleźć przedmiot. Dobra. Idziemy szukać przedmiot. A, tutaj trzeba kupić, tak? Dobra, to kupimy sobie może jakiś lampion. Dawajcie, to sobie kupimy. Jeden sobie kupimy, może jeden sobie puścimy. Ale dziś chyba kiedyś były za darmo, nie? A tu już mam gdzieś, to chyba mam w stajni. Zaraz może po to pójdziemy. Ale były chyba kiedyś za darmo, nie? Takie rzeczy. Czy nie? Nie wiem, może się mylę. Jeżeli słyszycie jakieś dzieci w tle, to przepraszam, ale moja siostra rozmawia z kolegami. I ona zawsze jak z nimi rozmawia, to się drze. Dobra, gdzie my tu mamy? Gdzie ja mam to wsadzić? Któż to jest? To jest chyba to, tak? Nie. A, tamto? Czekajcie, możemy to opuścić? Nie. A, gdzie to ja mogę puścić? Tutaj, nie tutaj, a tutaj mogę. Okej. Okay. Ładne. Ładne te lampiony. No ładne te lampiony, fajne. No dobra. Okej, czyli że lampiony już żeśmy ogarnęli, to teraz drzewko Jul. Lecimy do drzewka Jul. Zobaczymy, jaki tam jest prezent i trzeba znaleźć tę imprezę. Zobaczymy, gdzie ona jest. A może ona tutaj gdzieś w centrum jest, to? A może oni tak naprawdę nic nie rozstawiali? Tak też może być. Czapka pod muśniego, oczywiście. Dobra. Pokażcie mi to. To jest... Gdzie ta czapka? A, to jest czaprak. Boże, ja przeczytałam czapka.
O, no fajny czapek. Dlaczego ja mam tak kamerę daleko? Aha! Czekajcie, muszę kamerę trochę przybliżyć, bo coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Ja coś chyba grzebałam. O właśnie, i teraz jest dobrze, okej. O. Nie no, czaprak jest spoko, w miarę. Fajny. Nie wiem, czy oni gdzieś jeszcze jakąś imprezę rozstawili, czy coś, czy mi się wydaje. Czekajcie, no fajerwerki, lampiony już obczaliliśmy. Wykorzystaj stare gorące pozdrowienia, to już przeczytaliśmy, nie zapomnij zabrać pod za to drzewko, że już ogarnięte. Dziękujemy. Pragniemy podziękować wszystkim za to, że tworzyliście tak wspaniałą społeczność. Aha, czyli tutaj jest podziękowania. Czyli, że nie ma żadnej imprezy jakby, nic nie rozstawiali, no chyba, że ja jestem ślepa jak zwykle. No pewnie jestem ślepa jak zwykle. Ale dobra. Słuchajcie, rozejrzyjmy się tu jeszcze trochę. Nic, nie ma nic? Nie ma chyba. Nie ma. Jeszcze zobaczę przy okazji, czy są jeszcze dostępne te. Aha, nie ma już chyba dostępnych tych zestawów, które można było kupić ostatnio. Wiecie, bo był taki pakiet za 140 zł. I tam były te ciuchy i tak dalej. Nawet czekajcie, podejdziemy sobie tutaj. Podejdziemy sobie z konia. Idziemy sobie. No i co? I to już chyba będzie tak naprawdę na tyle. Tym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Takim tanecznym sobie zakończymy. O, patrzcie, ten kod dalej tam wisi. Nie wiedziałam, ale ja już go wykorzystałam. Także co, no to już chyba na tyle z tej aktualizacji, taka drobna aktualizacja, co się dziwić, już koniec roku i pewnie dużo osób wyjeżdża i tak dalej. I zrobili coś takiego małego, żeby gracze nie przegapili w razie czego. No i co, to już tyle, to już w ogóle z tego co wiem, z tego co się zapowiada, to już jest ostatni mój odcinek w tym roku. Ostatni mój odcinek w tym roku, no chyba że jeszcze ogarnę taki jeden odcinek, ale to wątpię, czy się uda, zobaczymy. Ale jeśli to faktycznie będzie ten ostatni odcinek w tym roku, to nie wiem. Bardzo wam dziękuję za te prawie że 2 lata. W ogóle dziękuję wam za ten rok bardzo. W tym roku wyszło na coś takiego, że się wybijam mocniej przez SSO. Bardzo się cieszę, że wam się podoba to, co robię, że w ogóle chcecie mnie oglądać. Bardzo wam dziękuję za to. Fajnie, że są naprawdę osoby, które mnie lubią oglądać i tak dalej. Wiecie, ja czasami jak jeżdżę na SSO, to ludzie tak piszą, o my gy, a mi się nikt z nim, ja mi się po prostu tak jakby... Bardzo mi się fajnie robi, cieplutko na sercu, naprawdę, nie wiem, już nieraz sobie robiłam z ludźmi tutaj zdjęcie, nie wiem, gdzieś mówiłam, na przykład, a dawaj, cykniemy zdjęcie, czy coś takiego, nie? także tak, bardzo wam dziękuję, naprawdę bardzo wam dziękuję, jesteście dla mnie, bo w ogóle moja widownia, wy wszyscy jesteście jednymi z ważniejszych osób dla mnie. Bardzo wam dziękuję, bo szczerze mówiąc to dzięki wam poprawiałem się troszeczkę, tak troszeczkę mi się popełniła moja pewność siebie. Za co no bardzo wam dziękuję, jesteście kochani, jesteście dla mnie wielcy, dużo dla mnie znaczycie. Po prostu dużo dla mnie znaczycie i nie wiem, mam nadzieję, że was nie zawodzę, bo czasami tak naprawdę mam takie wrażenie, że was zawodzę. Mam nadzieję jednak, że nie. Bo wiedzcie, że kocham was całym sercem. Bardzo was lubię. No i co? No i dziękuję za ten rok i szczęśliwego nowego roku ogólnie. Szczęśliwego nowego roku. To już za kilka dni. Tak jest, za kilka dni jest nowy rok, właściwie to chyba za 3. Tak, za 3. Więc no życzę wam tego szczęśliwego nowego roku, a my już będziemy powoli kończyć. No i co? No i pa pa wszystkim, pa pa, szczęśliwego nowego roku!